Polska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, filia nr 15, serdecznie zaprasza na kreatywne warsztaty w ramach Tygodnia Biblioteki. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was urocze zakładki do książek. Przedstawiam Wam słodką muffinkę, pyszny torcik urodzinowy, no i wyśmienite lody w wafelku. Zapraszam serdecznie, rozpoczynamy. Co będzie nam potrzebne? Przygotuj kartki papieru różnokolorowe. Jak nas fantazja poniesie, tak stworzymy cudne dzieła sztuki. Potrzebny będzie nam ołówek, kolorowe pisaki, oczywiście klej i nożyczki. I tutaj możemy sobie dekorować pisaczkami, ale równie dobrze możemy się posłużyć dziurkaczem i mamy różnokolorowe kropeczki. Od czego rozpoczniemy? Proponuję od słodkiego torcika. Wygląda apetycznie. I co będzie nam potrzebne? Kartka papieru. Ja sobie tu wybrałam w taką brzosową, fioletową. To będzie nasza podstawa. Żółtą udekoruję. Będą świeczuszki, pyszny krem i jeszcze kawałek białej karteczki do wycięcia świeczki. To rozpocznę. Moi drodzy, teraz kartkę papieru składamy równiutko brzegami i tym sposobem powstanie trójkącik. Odcinamy nożyczkami, oczywiście równiutko. I tak będą powstawały kolejne zakładki, ale każdą będziemy troszeczkę inaczej dekorować. Mamy trójkącik. Teraz, moi drodzy, składamy tak równiutko. Jedna brzeg równo do krawędzi. Mamy i drugi trójkącik i również równiutko. Rozkładamy i, moi drodzy, teraz środkowy trójkącik składamy też równo do brzegów. Proszę bardzo. I trójkąciki, które mamy po bokach, zawijamy do środeczka. Tak? Raz. I z drugiej strony dwa. Wyrównamy. Możemy przykleić, ale powiem Wam, że one się tak doskonale trzymają, że właściwie nie ma takiej potrzeby. I teraz, moi drodzy, prawie mamy gotowe. Delikatnie wszystkie brzegi podcinamy, zaokrąglamy nożyczkami, tak, żeby z ostrych końców powstały okrągłutkie. Tak, każdy koniec zaokrąglamy. Został jeszcze jeden. Fantastycznie. Tym sposobem mamy wycięte. Dobrze. To, moi drodzy, co dalej? Teraz
naszą masę, jaką sobie tam wymyślimy, jaki smak, przygotujemy, tak? Ja akurat sobie wybrałam w żółtym kolorze. I teraz zerkniemy do tyłu, tak? Bo tutaj jest cały nasz sekret, jak ta zakładka działa w ten sposób. Od spodu mamy sprytne założenie. I teraz, moi drodzy, tak samo, czyli w ten sposób. O, proszę, układamy. I to jest nasza góra. Tak. Przymierzamy orientacyjnie sobie. Zawsze możemy posmarować i odciąć. Orientacyjnie zaznaczamy, gdzie mamy brzeg. I tu sobie zaraz ołóweczkiem pięknie wyrysujemy. Odcinamy fragment. Możecie się tutaj posłużyć linieczką, tak? Jeśli chcemy, żeby było dokładnie. Proszę bardzo, to równiutko, a la linijeczkę, to równiutko rysujemy i odcinamy. Teraz, moi drodzy, rysujemy artystycznie, tak jak chcemy, żeby wyglądało pięknie. Krem czekoladowy, kawowy, bita śmietana, co lubicie w torcikach najbardziej. To sobie tutaj zaraz powycinamy. Proszę bardzo. I artystycznie. Tak jest. Wycinamy. Pyszną masę do tortu już będziemy mieć gotową. Jak już tort będzie wypieczony, pachnący, to oczywiście na samym końcu zamontujemy świeczki. Tak. I teraz naszymi kropeczkami z dziurkacza możemy fantastycznie udekorować. I przyklejamy kropki. Została na palcu, teraz została na kleju, ale sobie jakoś, myślę, poradzimy. Chyba są dwie. Chyba się dwie zabrały. Gdzie nasz kropek? Nasz kropek tu jest. Proszę, może teraz niebieski kropek, żeby się odznaczał. Proszę, i jest. I jaki kolor teraz? Wyrosowaliśmy. O, mnóstwo kolorów poprzyklejały się. Zaraz, proszę. I następny. I bardzo proszę, kolej. I tak sobie pięknie dekorujemy
Moi drodzy, już tutaj krem masę mamy koraliczkami przyozdobioną. Teraz w następnej kolejności odcinamy paseczek, tak, i równiutko przyklejamy. Ja tutaj też w żółtym kolorze, tak, sobie przykleję i będziemy przystępować do malowania naszej pięknej buźki. Tak jest, proszę, mamy paseczek i teraz pisaczkiem wymalujemy no, taką uroczą. Gdzie jest kropek? Jest. Doskonale. To co nam jeszcze brakuje? Brakuje nam teraz świeczek. To już, moi drodzy. Teraz z żółtego papieru wycinamy płomyki, ogniki. Tak? Ja już sobie tutaj parę przygotowałam. I moi drodzy, dekorujemy tak, jak nam się proszę, będzie podobało uśmieszki radosne, bo jak torcik, to oczywiście wiąże się z czymś bardzo, bardzo przyjemnym. A z białego papieru przygotowałam tak świeczuszki. A ponieważ świeczki, moi drodzy, mają takie fajne czasami paseczki. Zostawiam. Mają takie fajne paseczki, tak? To my sobie teraz takie paseczki, o, jak kupujemy świeczki, to one mają takie ekstra paseczki. To my sobie namalujemy. Nasze świeczuszki i kolejne też tak udekorujemy, proszę. Możemy równiutko od linijki, możemy bardziej artystycznie, tak? Może to być inny kolor papieru, jakie sobie wybierzemy. Jakie będą piękne nasze świeczki z żółtego papieru albo innego. Ja tutaj sobie zaplanowałam żółte pomyki. Wycinamy takie łezki i niech torcik będzie na całego wesoły, więc moi drodzy, teraz nasze płomyki, proszę bardzo, tak, niech mają roześmiane buźki, proszę bardzo, i już rysuję. I uśmiechnięta buźka, jeden płomyk gotowy, tak, następny niech ma czerwone, piękne usteczka, tak, piękne usteczka wymalowane, proszę, szminką pełna gala,
jak urodziny, to wyjątkowo odświętnie, proszę. I zrobimy oczka z rzęsami. Tak jest, kropeczka i proszę, piękne rzęsy. I jeszcze jedna kropeczka i ekstra rzęsy. Proszę bardzo, fantastico, fantastico. No i jeszcze jeden ognik nam tutaj został. Też niech się śmieje do rozpuku. Proszę bardzo, radośnie. I buźkę już rysujemy. Fantastico. Tak jest. I teraz przyklejamy. Przyklejamy nasze świeczki. I jeszcze jedna buźka, to znaczy świeczuszka, tak jest, mamy. Mamy i teraz przyklejamy z tyłu do naszej zakładeczki, tak, postaramy się tak, żeby było równiutko, zrobimy przymiarkę. Tak, żeby było troszeczkę widać świeczki. I już moje ręce. Środeczek. I tak postaramy się, żeby były w miarę równo. I jeszcze jeden sympatyczny ognik. Proszę bardzo. I tym sposobem mamy zakładkę w formie torcika. Proszę bardzo. I tym sposobem mamy torcikowe zakładki. Moi drodzy, teraz czas na słodką muffinkę. Co będzie nam potrzebne? Przygotuj kartkę papieru. Ja wybrałam sobie teraz kolor jagodowy, a krem będzie budyniowy, żółty. Oczywiście pisaczki, nożyczki, klej. I żeby tutaj było łatwiej, to z dziurkacza powycinam różnokolorowe kropeczki, poprzyklejamy. I rozpoczynamy. Kartkę papieru składamy równo do brzegu, tak, tworząc w ten sposób trójkącik. Bardzo proszę. Odcinamy ten fragment, który został. I kształtujemy piękną muffinkę. Teraz tworzymy mniejsze trójkąciki, czyli do brzegu, do środeczka. Zaginamy.
z jednej i z drugiej strony. I tak powstaje z trójkącików kwadracik. Tak? Mieliśmy duży trójkąt, do środeczka spinamy i teraz, moi drodzy, otwieramy środeczek, środkowy trójkąt, również zaginamy do środeczka. I teraz boczne trójkąciki chowamy do środeczka z jednej i z drugiej strony. Możemy podkleić, ale zobaczcie, tu się tak ładnie ukształtowało, że nawet takiej potrzeby nie ma. I prawie jesteśmy, prawie mamy muffinkę. Moi drodzy, to teraz tak. Pięknie kształtujemy w dół, obrócimy sobie i teraz wytniemy, można narysować pisaczkiem, kształtujemy tutaj muffinkę. To będzie ten nasz dół. Teraz, moi drodzy, tworzymy masę budyniową. Papier powinien troszeczkę tutaj wyglądać, żebyśmy mogli wyrysować falę. I sobie teraz pięknie przymierzamy, odcinamy Moi drodzy, teraz bardzo ważna rzecz. Będziemy wycinać piękne fale, ale mamy za zadanie zostawić brzeg, troszeczkę naciąć wcięcie, znowu zostawić brzeg, żeby muffinka później się trzymała. To teraz znowu falująco, tak, wycinamy. Proszę bardzo, tak jest. I teraz, moi drodzy, malujemy buźkę. Malujemy buźkę. Proszę bardzo, piękną, uśmiechniętą oczka. Oczka. A, buźka nie jest na masie, tylko buźka jest. I malujemy. I jedno oczko. I drugie oczko. I jeszcze teraz środeczek. Tak jest. I moi drodzy, narysujemy piękne rzęsy. Z jednej i z drugiej strony. Proszę bardzo. I teraz rysujemy buźkę, uśmiechniętą oczywiście, tak jest, i jeszcze tu, i jeśli chcemy, to przykleimy piękne rumieńce.
różowy kolor. Proszę bardzo. Przypudrujemy różem. Kilka niech się do Was proszę uśmiecha. Z jednej i z drugiej strony. Proszę uprzejmie. Doskonale. I teraz jeszcze przyozdobimy koraliczkami górę naszej muffinki. Tu mamy, proszę, różne kolory. Przyklejamy kropeczki w różnych kolorach. Moi drodzy, nasze zakładeczki, słodki torcik i pyszna, smakowita muffinka gotowa. To teraz czas zrobić zakładeczkę w formie loda w wafelku. Co będzie nam potrzebne? Kartka, ja tu sobie wybrałam białego papieru, kolorowe i zabieramy się do pracy. Oczywiście. Oczywiście składamy karteczkę równo do brzegu. Utworzyliśmy trójkącik. Odcinamy. Proszę bardzo, powstaje duży trójkąt. Duży trójkąt dzielimy na mniejsze trójkąciki, składamy do środeczka. I proszę bardzo, trójkąt duży składa na mniejsze. Teraz otwieramy, łączymy do środeczka, czubeczek do brzegu i chowamy boczne trójkąciki, zawijamy i chowamy do środeczka. Wyrównujemy i proszę bardzo, gotowe. Teraz, moi drodzy, formujemy w kształcie trójkącika, odcinamy dół. Tak? Proszę. I już posługujemy się nożyczkami i powstaje trójkątny wafel. I tutaj jest taki mały myk, że jeśli chcemy, aby z drugiej strony również było równiutko, to możemy sobie tutaj przyłożyć, zaznaczyć i odcinamy tak samo równo. I tutaj pamiętamy, że brzeg zostaje. My tylko na razie zajmujemy się samym dołem, czyli wafelkiem. Nie docięło się do końca. Proszę. Tak jest. I mamy. I teraz, moi drodzy, wafelek, tak,
niech będzie wafelkowy. Czyli bierzemy linijeczkę albo taką czarodziejską karteczkę i pisaczkiem, rysujemy krateczki. Wafelkowe, tak. Raz i dwa, pyszny, chrupiący wafelek, a w wafelku różnoowocowe, gałkowe lody. Tu nam się nie do końca zaznaczyło, proszę bardzo, w jedną i w drugą stronę narysujemy. Tak jest, i teraz po skosie w drugą stronę i wafelek, ups, pierwsza klasa powstaje, tutaj mamy grubszy brzeg, tak jest, i jeszcze do końca. Teraz, moi drodzy, już wafelek będzie udekorowany, wypieczony, chrupiący. To możemy w takim razie zająć się smakami, gałkami lodu. To teraz wybieramy, jakie kolory sobie chcemy. Tutaj, proszę, u góry może być żółty, tutaj niech będzie jagodowy, a tutaj niech będzie truskawkowy. Zaczynamy od góry. Teraz równiutko przyklejamy trójkącik, ale nie taki duży, tylko troszeczkę odetniemy, jak już przymierzymy, to powiedzmy sobie i przyklejamy, Proszę bardzo. Zaraz będziemy formować, odcinać, dekorować. I równiutko, tak jak sobie wymierzyliśmy. Tak, doskonale. I teraz, och, już fajnie wygląda. Teraz delikatnie tutaj zaokrąglamy. Tak? Odcinamy na półokrągło. Proszę bardzo. No. Dalej zajmiemy się, jak już będziemy mieć kolejne gałki lodu. I teraz, moi drodzy, to sobie wyrysujemy kształt. One tutaj już się topią. Takie są znakomite, pyszne. Tak, to sobie wyrysujemy. Proszę bardzo. Jagodowa gałka lodu. Pięknie. O, tak. I niech będzie delikatnie już ofalowana. Zawsze może być troszeczkę większa, a później sobie będziemy mogli ją podciąć, uformować. Zaraz zobaczymy, czy będzie pasowała do naszego zestawu. Wycinamy. Tak
jest. Proszę bardzo, z jednej strony już mamy. To teraz przymierzymy sobie truskawkową z drugiej strony i też sobie możemy zaznaczyć, żeby tak, żeby wiedzieć. O, bardzo proszę. I też rysujemy. Gałka truskawkowa. Proszę bardzo. Tu zjedziemy w dół. Jak coś, to zawsze sobie później podetniemy. Jak będzie troszeczkę za mało, no to już przysztukować będzie troszeczkę ciężko. To będzie przyklejone. To jest nasza lewa strona, więc możemy sobie tutaj projektować. Doskonale. I zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I też wycinamy. I falujemy. Proszę bardzo. I falujemy z jednej i z drugiej strony, i z jednej i z drugiej strony, i kręcimy, falujemy na całego. Truskawkowa gałka gotowa. No i teraz się okazało, że trochę nam wyszła za duża, więc my ją zawsze troszeczkę możemy podciąć, tak? Żeby nam nie zasłaniała smaku waniliowego, to my już tutaj delikatnie podetniemy. I delikatnie zmniejszymy. Proszę bardzo, mamy. Tak. Jeszcze troszeczkę możemy ją podciąć do gałki waniliowego i będzie za niej widać. I teraz przyklejamy. Przyklejamy do naszego wafelka. Doskonale. I zaraz wyrysujemy piękne buźki, tak, rysujemy piękne buziaczki, z jednej strony jest, z drugiej strony też już przyklejamy, proszę bardzo. I zawsze sobie możemy teraz podciąć, dopasować. I moi drodzy, tutaj też delikatnie zaokrąglamy, ale zostawiamy fragment, żeby nam się trzymało, tak? Czyli tu mamy troszeczkę miejsca, zostawiamy, zaokrąglimy górną gałkę, żeby bardziej przypominała koło. Tu sobie podetniemy. To nam troszeczkę wygląda. To już wyrównamy. Jest, trzyma się. I tak samo tu, z drugiej strony. Delikatnie zaokrąglimy. Proszę bardzo. Trzyma się. Trzyma się. I teraz, moi drodzy, rysujemy buźki. Uśmiechnięte buźki. U samej góry, proszę bardzo, niech będzie taka
buźka i czarnym pisaczkiem na przykład rysujemy taką roześmianą na całego. A jeszcze różowym pisaczkiem zrobimy piękne policzki i proszę, i na przykład tutaj narysujemy piękne rzęsy, tak, niebieskie i zalotne, piękne, długie, wywinięte rzęsy. Proszę bardzo, jedno, drugie oko i piękny uśmiech. Wymalujemy usteczka. Tak jest. Uśmiechnięty. Proszę bardzo. I może tutaj na czerwonym niech będzie czarny kolor. I niech będzie takie. I też będzie rzęska. I narysujemy usteczka. Proszę bardzo. Różowe nie będą. Zobaczymy. Będzie widać. Coś tam będzie widać. I mamy piękny uśmiech. Proszę bardzo. I tym sposobem zakładki urocze powstały. Dziękuję bardzo.